No dzień dobry, moje drogie wagi. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w czytaniu tygodniowym na nadchodzący tydzień, czyli od 12 do 18 kwietnia 2021 roku. Tradycyjnie przyjrzymy się różnym aspektom Waszego życia. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Macie jakiegoś obserwatora? Albo będziecie poszerzać swoją wiedzę. Dobra, kochani, co jeszcze? Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, to mówiłam, że nie będą rezonować, mówiłam. No i dziękuję Wam, kochani, że jesteście. Naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. Jeśli filmik Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Dobra. Boże, co te karty tak wariują? Eremita. Jeszcze raz muszę przetasować. Wariują, wariują. Chyba szykuje się jakiś ciekawy tydzień u Was, wagi. No. Dobra. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Wasza energia ogólna. Co miłego się może przydarzyć? Na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca, finanse. Rada. Dobra. I weźmy sobie jeszcze jedną kartę opiekuńczą, prawda? Musi być, musi być. To tradycja. Dobra, jeszcze raz. Przyjaźń. Piękna karta. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. No, może jakiś wasz przyjaciel czeka na kontakt? Patrzcie, jaki spokój płynie z tej karty. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. W ogóle fajnie wygląda na tej karcie, bo tu jest niby przyjaciel, przyjaciółka, ale ta osoba, która dba tutaj o was w tym momencie, ma skrzydła, przeźroczyste skrzydła, jest waszym aniołem. Pięknie. Dobra. Wasza energia ogólna, kochane waki. Zemka pentakli. No, no, no. Tu będą jakieś szkolenia, kursy, lekcje, dokształcanie się, tworzenie czegoś nowego, jakieś eksperymenty, eksplorowanie nowych rzeczy. No, waki, widzę, że będziecie pełne chęci, zapału do działania, do uczenia się nowego. Jakieś szkolenia na horyzoncie, poszerzanie wiedzy, no super, super, dlatego ten paś mieczy po drodze wypadł, widziałam. Paś mieczy też mówi właśnie o kursach, o dokształcaniu się, o nauce, także tutaj zdecydowanie postawicie na siebie, na może poszerzenie swoich umiejętności, na poszerzenie swojej wiedzy, dokształcenie się a propos czegoś, dowiedzenie się nowych rzeczy, tak, fajnie, fajnie, no taka bardzo ciekawa energia jak na początek. Co miłego się może przydarzyć? Dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy jest kartą smutku, rozżalenia, depresji, nieprzespanych nocy, zmartwień i strachu. Także ewidentnie wychodzicie z tej energii, kochane wagi. Tu słońce już jest na horyzoncie dla Was. Także jeśli było coś, czym się martwiliście, przez co mieliście nieprzespane noce, co wzbudzało w Was strach, lęk, smutek i takie właśnie negatywne emocje, kochani, tu zdecydowanie wychodzicie z tej energii. Zobaczmy, o co chodzi z tą dziewiątką mieczy. Dziewiątka mieczy, dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy. Trójka kielichów. Może właśnie coś związane z przyjaźnią, drogie wagi, albo ze spotkaniem z najbliższymi. Mamy trójkę kielichów odwróconą, asa pentakli odwróconego. I króla buław odwróconego i królową pentakli w pozycji prostej. Wiecie co? Bardziej mi to wygląda chyba na to, że nie czerpaliście radości z pracy albo tutaj liczyliście na jakieś dodatkowe zajęcie, nowy projekt, nową rzecz, do której bardzo gdzieś tam się pasjonowaliście, bardzo was tak, wiecie, wzbudzała tą pasję, chęci do działania i tak dalej. Ale coś tu nie wyszło.
bo jest brak szczęścia, brak radowania się z tego. Coś tu nie poszło po waszej myśli i stąd może właśnie ta dziewiątka pentakli. Dziewiątka mieczy, mówiąca właśnie o tym poczuciu smutku, zranienia. No takim poczuciu braku, że coś wam nie wyszło. Ale kochani, mamy tutaj tą królową pentakli, także tu jest jakaś dodatkowa szansa na stabilizację, dodatkowa szansa na wzrost, na rozwój, może właśnie poprzez te kursy, dodatkowe szkolenia, tutaj odzyskacie tą pewność siebie. Królowa pentakli jest osobą stabilną, jest osobą, która dba o siebie, ma pewność siebie, że wszystko się pięknie potoczy, która siedzi na tronie i ma kasiorki wystarczająco dużo, która pielęgnuje siebie, pielęgnuje osoby dookoła niej, także bardzo fajna opiekuńcza energia. Kochani, tak na marginesie jeszcze wspomnę, jeśli to nie są sprawy finansowe, to może liczyliście na powrót kogoś. Mamy trójkę kielichów, która często mówi właśnie o pojednaniu, asa pentakli mówiącego o nowym początku i króla buław, który może symbolizować barana, strzelca bądź lwa w waszym otoczeniu. Jeżeli liczyliście na powrót tej osoby i nowy początek z tą osobą, kochani, no to tutaj chyba nie macie na co liczyć i wy o tym wiecie. Stąd ta deprecha, stąd to poczucie osamotnienia i tego, że coś nie poszło. Ale przyjdzie coś nowego, co da wam tą stabilizację. Może rzucicie się w wir pracy, a może będzie ktoś nowy, kto się do was odezwie, dzięki komu będzie szansa na tą równowagę, na wzrost. Może to kwestia właśnie spotkania z przyjacielem, który odbuduje tą pewność siebie w was, który... Wow, patrzcie, co jest na spodzie, a z kielichów. No kochani, jeżeli czekaliście na kogoś z przeszłości pod względem miłościowym, no to zdecydowanie pojawi się ktoś całkowicie nowy, kto ujrzy w was to, co macie do zaoferowania, to kim tak naprawdę jesteście, jakie jesteście opiekuńcze, jakie jesteście szczególne, jacy jesteście szczególni, jacy jesteście piękni. No, była jakaś wieża, albo ta miłość pierdyknie w was niczym grom z jasnego nieba, coś, na co bardzo długo czekaliście, coś, dzięki czemu nie będzie kłótni, nie będzie tego wewnętrznego konfliktu, nie będzie kłótni na zewnątrz, nie będzie problemów, tak? To jest zesłane z góry, kochani. To jest to, na co długo czekaliście. To jest pójście po wasze spełnienie marzeń. Ktoś, kto będzie chciał z wami stabilizacji. Ktoś, kto będzie chciał budować ten związek na stabilnych fundamentach, na równowadze, na bezpieczeństwie. No, kochani, także jeśli płaczecie za kimś, kto niby miał się pojawić, a się nie pojawił, no to ja bym się tu nie martwiła, bo pojawi się ktoś nowy, lepszy, ktoś, kto jest dla was taki... No szczególny, taki dla was, taki. No, dokładnie. A jeżeli to chodzi o sprawy finansowe, to zdecydowanie przyjdzie jakaś nowa kreatywna oferta. Nowa kreatywna oferta, która wami wstrząśnie, która właśnie też da wam to poczucie równowagi i spełnienia, tak? Może razem z tym kursem jakimś, z tym dodatkowym szkoleniem. Dobra, na co uważać w takim razie, drogie wagi? Na szóstkę pentakli. Na równowagę w dawaniu i braniu. No to jest ważne u nas, bo wagi lubią za dużo dawać od siebie, a za mało biorą, tak powiem. Za mało są otwarte na otrzymywanie. Także tutaj ta równowaga jest ważna, kochani. I zarówno w życiu osobistym, i gdzieś tam w sprawach pracowo-finansowych, i w uczuciowych, w każdym aspekcie, kochani, nie dajcie się wykorzystywać, nie dajcie sobą manipulować. Jeśli ktoś was wykorzystuje, no to warto by to przerwać, tak? Warto by się po prostu nie dać, tak? Jeżeli też czujecie, że w jakimś aspekcie, czy pracowym, czy gdzieś tam w domu za mało dajecie od siebie, to też warto by było wyrównać po prostu tą energię, kochani. Czy coś jeszcze? No zobaczmy, dołóżmy sobie jedną kartę, poproszę do szóstki pentakli, jedną kartę. No właśnie, tu jest ta wieża. Może to wami wstrząsnęło, że czuliście, że na przykład, że dajecie w jakimś aspekcie swojego życia od siebie tyle, że powinno wystarczyć, tyle, że powinniście otrzymać tą pracę, że ten związek powinien przetrwać, że ta osoba powinna wrócić, tyle, że powinni was docenić i takie rzeczy. Ale o, widzicie, na spodzie mamy czwórkę kielichów. Ta osoba, czy ta firma, ta praca, ten aspekt życia nie dostrzega was, bo za dużo dajecie. I wydarzy się coś, albo już się wydarzyło coś w waszym życiu, dzięki czemu otrząśniecie się z tego. Coś, dzięki czemu przywrócicie tą równowagę w swoim życiu i dostrzeżecie, że nie warto dawać
komuś, kto na to nie zasługuje. Po prostu. Po prostu, nic więcej. Dobra, wagi, lecimy dalej. Miłość. As buław. No i co ja mówiłam? Nowy początek. Tam był as kielichów na dnie, a tu jest as buław. Także jeśli jesteście w szczęśliwym związku, wszystko się układa, nic się nie pierdzieli, wszystko jest pięknie, no to tutaj może być jakaś nowa pasja, która wkroczy w wasze życie, nowy ogień, nowa chęć do działania, eksplorowania nowych rzeczy, co tak no, wprowadzi właśnie dużo, dużo tej seksualności, dużo, dużo, dużo ognia, dużo pasji do waszego związku, więc bardzo, bardzo fajnie. A jeżeli jesteście singlami, no to ja bym się tutaj rozglądała, kochani, na boki, bo przyjdzie ktoś, kto nie będzie chciał wam zaoferować tylko miłości, stabilizacji, ale również, wiecie co, zobaczmy tego asa buław, as buław, zobaczmy, o co chodzi z tym asem buław. No, świat, to może być ktoś z zagranicy, kochani, ktoś, kto w ogóle różni się od waszego takiego normalnego, jak to się mówi, od waszych takich normalnych typów. Które przyciągacie, które się wami interesowali i tak dalej, którymi wy się interesowaliście, tak? W związku z zakończeniem też pewnego etapu z osobą z przeszłości skupiacie się na sobie i to też otwiera wam bramkę do poznania kogoś nowego. No ale świat, to bym powiedziała, że może to być ktoś, jakiś kontakt zagraniczny, kochani. Czwórka mieczy, kochani. No, wyleczycie swoje serducho z poprzednich bóli, z poprzednich nieudanych związków. Może ta osoba też ma jakieś nieudane związki na koncie i też potrzebowała trochę czasu, żeby się zregenerować, żeby dojść do siebie, zanim zacznie randkować znowu z kimś innym. No i patrzcie, co wypadło. Paść kielichów. No zdecydowanie oferta miłości. Oferta miłości, oferta randeczki, oferta, no, mam dla ciebie niespodziankę. Ja to zawsze się śmieję z tych paziów, bo one zawsze w swoich kielichach mają te rybki, takie wyskakujące z kielicha, dające buziaczki, nie? Są takie słodkie. Także kochani, no zdecydowanie tutaj coś nowego, jakaś nowa oferta randeczki, spotkania. Coś, co da wam takie poczucie spełnienia i rozbudzi was pasję na nowo. Zdecydowanie na nowo. No, wagi. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Piątka mieczy może mówić o jakichś kłótniach, zgrzytach, jakichś takich też mentalnych problemach, zawirowaniach w główce, no takich mało przyjemnych rzeczach, kochani, także mogą się szykować jakieś kłótnie na horyzoncie, może będziecie musieli o coś walczyć wśród przyjaciół, wśród najbliższych osób, rodziny, może ktoś nie będzie się zgadzał z waszym zdaniem, albo próbował was nakłonić do czegoś, czego tak naprawdę nie chcecie. Uważajcie tylko na język, kochani. Uważajcie na język, żeby kogoś nie zranić, żeby ten język nie był za ostry. Ja wiem, my wagi raczej nie lubimy konfliktów, ale jak już walczymy o coś, to walczymy, tak? Także uważajcie tutaj na język, żeby nie powiedzieć parę słów za dużo. Takich słów, które chcielibyście później odwrócić, a no niestety się nie da. Zobaczmy, o co chodzi z tą piątką mieczy. Dziesiątka buław. No, zakończenie jakiegoś ciężkiego etapu. Zrzucenie balastu ze swoich pleców. Zrzucenie obciążenia. No i dwójka kielichów. Może związane z tą nową miłością, z bratnią duszą. Może rodzina, przyjaciele nie będą akceptować tej osoby. Może ci powiedzą, wam powiedzą, że to nie jest osoba dla ciebie, zwłaszcza jeśli to jest osoba z zagranicy, może z innej kultury, innego wyznania albo cokolwiek i będą was próbowali nakłonić, żebyście zrezygnowali z tego związku, żebyście nie pakowali się w takie coś, bo to nie ma sensu. No ale jest siła, kochani. Wy będziecie stawiali na siebie. Stawiali na swoim, kochani. Siła, moc. Na spodzie dwójka mieczy, także tutaj będzie ta decyzja. Dwójka buław, no ale decyzja zostanie podjęta zdecydowanie i będziecie bronić swoich racji. Siódemka mieczy. Staniecie na wysokości zadania i obronicie swoje racje. Obronicie się przed atakiem innych. W walce o swoje lepsze jutro. O to zrzucenie bagażu. O swoją miłość, o swoją stabilizację, o swoją bratnią duszę.
o swoją pozycję w otoczeniu i o swoje po prostu zdanie, swoje racje, swoje szczęście, tak? Tutaj zawalczycie o to, drogie wagi. I Wam się to uda. Uda Wam się to, jak najbardziej. Dobra, praca w takim razie. Aha, kolejny asik, jak ja to lubię. As pentakli, kochani, as pentakli. Także jeżeli tutaj na początku płakaliście, bo jakaś sprawa nie wyszła, bo tutaj ten as pentakli był odwrócony, że jakaś sprawa finansowa, karierowa przyszła Wam obok nosa, kochani, przychodzi coś nowego, coś dzięki czemu będziecie mogli odzyskać tą stabilizację i pewność siebie. Zdecydowanie może coś związane z poszerzeniem wiedzy, kwalifikacji. As pentakli oznacza coś nowego, coś, co może fajnie przynieść korzyści na przyszłość, co może się pięknie rozwinąć, co może zostać zasiane w ziemi i wyrosnąć. Wiecie, o co chodzi, tak? As pentakli. I głupiec, no zdecydowanie coś nowego. Wow! Waki, co zaczynacie? Ja nie planuję niczego nowego, ale to nigdy nie wiadomo, co los przyniesie. Głupiec. Umiarkowanie, no to jest zesłane z góry, tak? To wymagało od Was dużo cierpliwości, też jakiejś takiej wewnętrznej przemiany, ustabilizowania swoich emocji, ustabilizowania energii. No i kochani, nadchodzi. Siódemka mieczy odwrócona, pięknie. Tutaj siódemka mieczy odwrócona mówi o tym, że tutaj nie będzie jakichś ukrytych kruczków, nie będzie oszustw, nie będzie kłamstw, nie będzie manipulacji. To będzie czysta przyjemność dla Was, bo góra nad Wami czuwa, wszechświat nad Wami czuwa, Bóg nad Wami czuwa i to jest zesłane z góry. Ten nowy początek, ta nowa oferta, która da Wam takie poczucie wyzwolenia, kreatywności, tego, że robicie to, co lubicie, że jesteście na właściwej ścieżce, tak? Tego, że wszystko układa się pięknie, tak jak być powinno. Ta tęcza nad Wami, słońce nad Wami, ta równowaga w emocjach. Tutaj nie będzie w ogóle takiego dysbalansu, tego nie będziecie się zastanawiać, czy iść w to, czy nie iść w to, bo to będzie takie, wiecie, takie pach, kurde, tak, to jest to, idę w to, nie? Także cudnie wagi. Jeżeli to nie będzie całkowicie nowy etap, w sensie całkowicie nowa praca, jest Wam dobrze w tej pracy, w której jesteście, to może być jakiś nowy projekt, jakiś dodateczek taki do pracy, jakieś dodatkowe zadania, to może być awans, wyższe stanowisko, to może być cokolwiek, ale da Wam to na pewno bardzo dużo radości, dużo szczęścia, wyzwoli Was z jakichś takich, takich, bym powiedziała, obaw, z takiego braku zaufania w przyszłość, z takiego poczucia, że a w sumie to ja nie wiem, bo to wcześniej może nie wypaliło, coś mi nie wypaliło i teraz nic mi nie będzie wypalać. Nie, kochani, tu będzie piękny, piękny, piękny etap. Piękny. Tak patrzę tak na te dwie karty. To Was będzie napawać taką dumą. Te dwie osoby mają tak zadartą głowę do góry. Wiecie, o co chodzi. Ja jestem dumna z siebie, że to osiągnąłem. No. No, wagi, dajcie znać. Co to jest? Będę bardzo, bardzo ciekawa. Dobra, rada. Czwórka pentakli. Wyjść ze strefy komfortu. Właśnie o to chodzi. Eksplorować nowe rzeczy. Nawet jeśli to są sprawy finansowe, nawet jeśli to są sprawy związkowe, nawet jeśli osoba, która pojawia się w Waszym życiu jest troszeczkę inna od Waszego takiego normalnego typu, a praca, która przychodzi do Was jest całkowicie inna niż wykonywaliście do tej pory, do tego czasu, kochani. Wyjść ze strefy komfortu i próbować nowych rzeczy. Oczywiście siedzicie na tej swojej skrzyni, bo zgromadziliście już jakiś bagaż doświadczeń, jakąś sumę pieniędzy, jakieś swoje emocje. No ale warto by wyjść z tej klateczki, którą sobie stworzyliście i, wiecie, spróbować czegoś nowego. Spróbować czegoś nowego. Coś jeszcze do tej czwórki pentakli? Coś jeszcze do czwórki pentakli? Coś jeszcze do czwórki pentakli? Rydwan. No czyż to nie piękne? I na spodzie królowa mieczy. Wasza energia, drogie wagi. Oj, patrzcie, dziewiątka pentakli i dziewiątka kielichów, kochani. Cokolwiek do Was idzie, da Wam szansę na stabilizację, na niezależność finansową, na spełnienie marzeń, na taką satysfakcję emocjonalną, więc piękne energie. Widzicie, otwieracie się na to nowe, wychodzicie z tej energii czwórki pentakli, otwieracie się na to nowe, macie rączkę wyciągniętą na zasadzie, no chodź, ja zobaczę, ja Cię poeksploruję, w razie, jak Wam się nie spodoba, użyjecie miecza, odetniecie się od tego. Jasne, to jest Wasza energia, drogie wagi. Ale macie rydwan. Sprawy ruszą bardzo szybko do przodu.
bardzo szybko pokonacie wszelkie trudności i ruszycie po swój sukces, po swoje spełnienie marzeń. Wagi! Ale ja lubię takie czytania. Fajnie. Dobra, Wagi. Życzę Wam cudownego tygodnia, bo widzę, że taki się zapowiada. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. I co? Do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Pa, pa.